Pismo zostało wysłane przez panią Elżbietę Wążyk z Baszyna. Skarga na wójta i sekretarz. Przewodniczący Rady Gminy Wińsko. Proszę o odczytanie mojego pisma na posiedzeniu Rady Gminy dotyczącego pani wójt oraz pani sekretarz. Oświadczam, że od roku 2014 na stale mieszkam w Baszynie z mamą na zasadzie dziedziczenia. Również pracuję tutaj w okolicy. Płacę dla tego obszaru wszystkie obowiązujące mnie podatki. Z tego obowiązku wywiązuję się wzorowo. Nie utrzymuję z tym środowiskiem żadnych kontaktów. Nikogo tutaj nie znam. Żyję sobie cichutko i też nie mam czasu. Moja mama otrzymuje emeryturę od państwa czeskiego. Jest starą osobą, no i może też trudno. Ponad 40 lat mieszkała w Czechach i wszystko jej się teraz myli. Bez mojej obecności jest wylękniona. Na wszystko powie tak, na wszystko powie nie. Jestem jej tak zwanym kuratorem administracyjnym. Posiadam na to dokument. W związku z mamą emeryturą czeski ZUS zażądał, aby gmina Wińsko każdego miesiąca potwierdzała dokument potwierdzenie życia. Jest on tłumaczony na język polski. Dokument winna jest podpisać pani wójt lub pani sekretarz. Jeżeli nie wpłynie on na czas, emerytura zostanie wstrzymana. Oświadczam, że w ciągu 12 miesięcy matka moja 3 razy po 3 miesiące była bez środków do życia dzięki gminie Wińsko. Gdyby nie ja, nie wiem, co by zrobiła sama wśród obcych ludzi, ponieważ miała trudności w gminie albo dokument nie był prawidłowo pielęgnowany. Był również przykry incydent publiczny na korytarzu urzędu. Pani wójt zadawała mamie pytania, kiedy wyjechała z tych stron, dlaczego zjechała, czy czasem nie uciekła z więzienia. Pani wójt, ja również te pytania zadaję pani. Publicznie na korytarzu było wyśmiewanie mojej mamy czeskiego nazwiska Doleżalowa, więc pani wójt, oświadczam pani, że jest to bezczelność z pani strony, bo ja nie śmieję się z pani nazwiska, a po czesku krysa znaczy szczur. Mama żaliła mi się, że tak się nas wystraszyła, że zrobiło jej się słabo, a gdy tej starej kobiecie coś się wtedy stało, interweniowałam osobiście w gminie co do tego zajścia. Pani wójt była nieobecna. Na drugi dzień dowiedziałam się, że się awanturowałam, tak, ponieważ tak się ze starymi ludźmi nie postępuje, zwłaszcza w urzędach. W późniejszym czasie osobiście rozmawiałam z panią wójt w obecności pani sekretarki. Pani wójt lekceważąco do mnie córki źle się wypowiadała mojej mamie. Nie wiem dlaczego. Uzgodniłyśmy, że dokument będzie bez przeszkód podpisywany. Niedługo potem, w lipcu ubiegłego roku, szłam deszcz piechotą do Wińska z braku dojazdu, aby za mamę podpisać i wysłać na czas. No i stało się. Pani wójt była na urlopie, pani sekretarz odmówiła podpisu. Pani sekretarka bała się odezwać i potwierdzić, że mam rację, bo była świadkiem mojej rozmowy z panią wójt. Doszło do ciężkiej awantury. Nie docierało do pani sekretarz, że to jest wbrew prawu, że to jest nie tylko bandytyzm, ale i stalinizm. Że znowu emerytura nie wpłynie na czas, co na to jest paragraf. Pani sekretarz drwiąco się uśmiechała, miała uciechę, że z kogoś robi sobie kipiny. Jestem astmatykiem, zaczęło mnie dusić, padły z mojej strony w jej kierunku niemiłe słowa. Zaczęła się odgrażać, że jest funkcjonariuszem, więc się zapytałam, czy ja jestem śmieciem. Oświadczam, że ta gmina we wcześniejszych latach mnie i moją rodzinę ciężko skrzywdziła. Ale to inna historia. W końcu pani sekretarz kazała mi wyjść z urzędu. Na dworze padał deszcz i wrócić za godzinę. Musiałam się na to zgodzić, że pismo było wysłane na czas, terminowo. Szanowni Państwo radni, dla kogo i po co jest urząd i za czyje, dlaczego na piętro w urzędzie nie wolno się pokazywać? To znaczy, że tam się coś złego robi? Jak można traktować starych ludzi? Żartem, kpiną, drwiną? Jak może pani wójt na łamach lokalnej prasy o mieszkańcach wypowiadać się hiennie?